Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat awaryjnego ogrzewania naszego mieszkania. Wiadomo, że większość ludzi mieszka w blokach i jest uzależniona tak naprawdę od ogrzewania miejskiego, czyli tak zwanych kaloryferów. Żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Może nastąpić po prostu awaria zasilania, gdzie nie będzie prądu. Wiadomo, jeśli nie będzie prądu, to nie będziemy mieli też ogrzewania w naszych kaloryferach. Dlatego chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jakie jest super rozwiązanie. Biokominek. Zakupienie sobie biokominka i dogrzewania się, albo awaryjnie ogrzewania naszego mieszkania. Jak widzicie, mam tutaj taki dosyć spory kominek. Ogrzewanie naszego pomieszczenia tak naprawdę będzie zależało od wielkości paleniska. Tutaj mamy palenisko akurat bodajże litr czy półtorej wchodzi, ale oczywiście możemy też zakupić sobie dużo mniejsze kominki z mniejszym paleniskiem. Takie kominki, oczywiście paleniska, jak widzicie tutaj za mną, są bardzo bezpieczne. Przede wszystkim nie wydzielają żadnego czadu, dymu czy też nieprzyjemnego zapachu. Tak naprawdę takie palenisko możemy też zastosować w ziemiankach, w namiotach do ogrzewania. Tak naprawdę w dobach kryzysu, jeśli byłoby nam przyszło nam opuścić nasze miejsce zamieszkania, oczywiście mogę wyciągnąć palenisko, zabrać ze sobą. Oczywiście musiałbym wtedy posiadać też zapas paliwa. Tak naprawdę spalanie 1 litra paliwa, w zależności od wielkości paleniska i przymkniętej dyszy, jeśli mamy dyszę tak naprawdę na maksa otwarte, to jakieś 2 godziny. Oczywiście płomień będzie nam z biegiem czasu troszkę malał, ale naprawdę te płomienie dają tyle ciepła, że naprawdę jest w stanie ogrzać nam dosyć dużą powierzchnię naszego mieszkania. Może nie jest to jakieś tam super tanie, ale zawsze to jest jakaś alternatywa, tak? Na trudne czasy, gdy zabraknie nam prądu, odetną nam ciepłą wodę, ogrzewanie, prąd, będziemy mieli tak naprawdę źródło światła i źródło ciepła. Nie musicie od razu kupować takie duże kominki. Można kupić mniejsze, dużo mniejsze kominki, które Wam zaraz pokażę. I tak samo ogrzeją nam nasze mieszkanie. Oczywiście do naszych kominków możemy zakupić paliwa litrowe, czy też baniaki 5-litrowe. Cena będzie się wahać między od 10 zł wzwyż. Bardzo ważne zwracać uwagę, żeby paliwa były certyfikowane. Oczywiście zakup w baniakach 5-litrowych na pewno wyjdzie nam taniej niż w butelkach litrowych. Tak jak mówiłem już, nie musicie zakupywać sobie ogromnych, wielkich kominków. Możecie kupić sobie taki mniejszy kominek, który możecie umieścić na ścianie, ewentualnie zabudować go. On też bardzo fajnie grzeje i jest alternatywą na trudne czasy, żeby awaryjnie ogrzać sobie pomieszczenie. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden, bo Was uczulić, że po prostu, że może przyjść sytuacja, gdzie nie będzie prądu. Ja starałem się moją rodzinę zabezpieczyć, żeby po prostu mieć zimą jakieś ogrzewanie, tak? Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!